Dziś przeniesiemy się do czasów Wikingów porozmawiamy sobie o Odynie porozmawiamy sobie o Valhalla i porozmawiamy sobie o projekcie Sol Vikings, o projekcie który odkryłem kilka dni temu i którego dzisiaj przedstawię wam recenzję, cześć z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym już filmie z serii kryptowaluty bez tajemnic oczywiście jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij zostawić subskrypcji, nie zapomnij zostawić łapki w górę, po to żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Oczywiście standardowo już przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Jeżeli jesteś zainteresowany Play'em Bern, jeżeli jesteś zainteresowany Solaną, Wikingami, zostaw łapy w górę i lecimy z tematem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o projekcie Sol Vikings, a więc moje najnowsze odkrycie. Tak naprawdę ten projekt znam dopiero od kilku dni zresztą jeżeli śledzicie mnie na Twitterze to pewnie widzieliście, bo na bieżąco gdzieś tam pokazuję to co znajdę jakiś czas temu podjąłem taką decyzję, że część swoich zysków, którą właśnie osiągam z moich pasywek, z lunchpadów, z Launchpuli, będę inwestował właśnie w projekty play Play&Dern, będę inwestował również w NFT i to nie tylko gdzieś tam w takie, które mają jakąś fajną użyteczność, ale jeżeli coś mi się spodoba, to po prostu będę sobie to kolekcjonował. Na początku muszę przyznać szczerze, bezbicia. Gdzieś tam nie doceniłem tego projektu, jeżeli chodzi właśnie o Sol Vikings, gdzieś tam pomyślałem sobie, że są to po prostu zwykłe MFT. Natomiast jak zacząłem się zagłębiać, zobaczyłem, że naprawdę ciekawy, mega ciekawy moim zdaniem, projekt z ekosystemu Solana, bo tutaj zarówno właśnie MFT, jak i Token, jak i cała platforma wszystko będzie oparte na Solanie. No i uznałem, słuchajcie, że warto gdzieś tam to pokazać szerzej, że warto zrobić do tego oddzielny film, dlatego że w mojej prywatnej opinii ten projekt jest niezmiernie, niezmiernie interesujący. Oczywiście zaczynamy od social mediów. Solvikings.com to jest strona internetowa. Jeżeli chodzi o social media, mamy Discorda, mamy Twittera, także jeżeli się zainteresujecie, warto również dołączyć na Twittera. Mamy już tam ponad 24 tysiące Osób. Oczywiście, jeżeli lubicie Discorda, również warto dołączyć teraz. Każdy, praktycznie słuchajcie, dobry projekt ma właśnie swój kanał na Discordzie. No i oczywiście to, co najważniejsze, jest White Paper. Przez który oczywiście dzisiaj również sobie przejdziemy, poopowiadam wam, co tak naprawdę tutaj może się wydarzyć, bo na pierwszy rzut oka, kiedy możemy gdzieś tam znaleźć właśnie Sol Vikings, wydaje się, że jest to projekt bardzo prosty. Natomiast kiedy zagłębimy się tutaj w white paper, wypłyniemy łodzią Wikingów na szerokie morza i oceany, to możemy dojść do wniosku, że tutaj w tym projekcie może się naprawdę dużo wydarzyć. Social media są, white paper jest, jest również team, team jest anonimowy, często w projektach Play and Earn, gdzieś tam właśnie te teamy są anonimowe. Mi to oczywiście nie do końca się podoba. Tak jak wiecie, ja lubię pełną transparentność, lubię gdzieś tam wiedzieć z kim mamy do czynienia. Natomiast oczywiście tu będą Ama, będą spotkania, więc myślę, że prędzej czy później, jeżeli ten projekt będziemy śledzić, to również Team uda się tutaj jak najbardziej. Poznać. Jeżeli chodzi o samą stronę internetową, są tutaj kompletne informacje, a więc tak jak mówię, mamy white paper, mamy wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, żeby zapoznać się z tym projektem, mamy podany roadmap, a więc w mojej ocenie jest tutaj praktycznie wszystko, żeby gdzieś tam ten projekt Wam przedstawić i żeby nim się po prostu zainteresować. Zanim jednak zaczniemy, słuchajcie, zobaczmy zajawkę, która dzisiaj... Świeżutko została opublikowana, a więc sol Vikings Walnat, wszystko w jednej platformie możliwości launchpadu, airdropu, stekowania, pre również sam token Walnat, dużo tutaj będzie się działo, także lecimy z zajaweczką, a potem przechodzimy już do omawiania projektu. Zacznijmy sobie od tego, co najważniejsze, a więc od tego, co nadchodzi. Tak jak już wiecie pewnie z Twittera, jesteśmy po... Pierwszej sprzebaży, a więc ta pierwsza sprzedaż wikingów jest zakończona. Ja tutaj oczywiście w tej sprzebaży uczestniczyłem. No i słuchajcie, 10 grudnia będziemy mieli drugą, bardzo dużą sprzedaż, a więc do sprzedaży trafi 2,5 tysiąca wikingów. No, jeżeli chodzi o cenę tych wikingów, to jest 0,55 solamy za jednego wikinga. Wiem, że jest wiele nowych osób, wiem, że nie wiecie jeszcze do końca, w jaki sposób korzystać z solamy z portfela solamy, w jaki sposób się łączyć, w jaki sposób Tutaj właśnie mintować tego typu rzeczy, do tego zrobię oddzielny film, także następny mój film na kanale to będzie właśnie w jaki sposób tutaj tych wikingów zakupić, ale również w jaki sposób zabezpieczyć swój portfel, jak kupować to bezpiecznie, tak, żeby wszystko było zgodnie z pewnymi normami i zasadami. Natomiast tak jak mówię, pierwsza sprzedaż jest zakończona, druga sprzedaż 10 do sprzedaży trafi tutaj aż 2,5 tysiąca właśnie tych wikingów i cena za jednego wikinga to jest 0,55, potem będzie jeszcze oczywiście trzecia sprzedaż, natomiast to co jest ważne, po drugiej sprzedaży zostanie otwarty handel na wszystkich marketplace'ach należących właśnie do ekosystemu Solamy, a więc na Solsi, na Magic Eden, na Alpha Art, na Digital Ice, Exchange Art i na Solporcie. Obecnie na razie możemy handlować sobie tutaj na Solsi, natomiast po tej drugiej sprzedaży, jeżeli ona się wyprzeda, ruszą już wszystkie markety, a więc będziecie mogli tutaj kupić sobie tych wikingów z rynku. Wtórnego. Dlaczego jest to bardzo ważne? Dlatego, że słuchajcie, tutaj w tym projekcie od tego wszystko się zaczyna. A więc, żeby tutaj uczestniczyć w tym projekcie, żeby gdzieś tam móc potem grać, móc zdobywać bonusy, o których opowiem, trzeba po prostu mieć tych wikingów. Oczywiście, jeżeli chodzi o tych Wikingów, bardzo fajnie wszystko zrobione graficznie. Zaraz opowiemy sobie, jakie, jacy Wikingowie mogą wam się trafić podczas tego mintowania. Jeżeli oczywiście jesteś nową osobą, no to tutaj to się odbywa na tej zasadzie, że łączysz swój portfel, wciskasz sobie mint, no i nie wiesz, którego Wikinga. Trafisz. A więc tego typu sprzedaże polegają na tym, że mintujesz wikinga i losowo wybrany wiking trafia do Ciebie. Jeżeli chodzi o mnie, moim zdaniem bardzo fajnie zrobione to jest graficznie. Widać, że gdzieś tam ktoś do tego się przyłożył. To nie są jakieś zwykłe obrazki pościągane z internetu, ale wszystko, słuchajcie, ręcznie było rysowane od podstaw. Więc jeżeli chodzi o same MFT, również wyglądają one w mojej prywatnej opinii naprawdę zacnie, dlatego że, tak jak wspominałem, są... Są robione od podstaw. No i oczywiście podstawowa informacja jest taka, że projekt Sol Vikings jest zbudowany na Solanie, to również spowodowało to, że ja tym projektem się zainteresowałem, bo tak jak wiecie, dzisiaj Solama to jest mój konik. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do whitepaper. Zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. Poopowiadam wam trochę pokrótce. Natomiast, oczywiście, na bieżąco będziemy śledzić, bo dużo rzeczy tutaj jeszcze będzie się rozwijać. Tak jak wspominałem, Sol Vikings jest to projekt zbudowany na Solanie. Zarówno NFT, jak i token, który będziemy mieli później, jest zbudowany na Solanie. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj coraz więcej projektów właśnie z Play wybiera blockchain Solamy, wybiera ekosystem Solany, który. Jest szybki, jest tani i jest przyjazny, jeżeli chodzi o PlayStation. Widać to zresztą, bo te projekty, które wychodzą na Solanie, robią ostatnio naprawdę bardzo dobre wyniki. Od razu na pierwszej stronie widzimy, że Sol Vikings to coś więcej niż tylko MFT, ale tak naprawdę, tak jak mówiłem, od tego wszystko się zaczyna. Będziemy mieli tu również oprócz tego staking, będziemy mieli Walnard token, który również będzie miał tutaj y, użyteczność. Będziemy mieli walnat Gold token, a więc tikety i będzie będzie tu oczywiście marketplace, a więc taki ekosystem kompletny. To wszystko ma razem grać i to wszystko ma gdzieś tam razem fajnie działać. Oczywiście zaczynamy od samych Wikingów. Pierwsza najważniejsza informacja, że wszystkich tych Wikingów będzie 7777, a więc jest to liczba ograniczona. No jeżeli chodzi o cenę, to tak jak wspominałem, wydobycie, wimintowanie jednego Wikinga jest to 0,55 sol, a więc to daje mniej więcej po obecnym kursie 104 dolary. Oczywiście pierwsza sprzedaż była 27 listopada, jest już za nami. No i słuchajcie, to co jest bardzo ważne to to, że ci wikingowie, te MFTki mają różną rzadkość. Ona jest oczywiście uzależniona od tła, od elementów tego tła, od nosa, od oczu, od brwi, od włosów, zbroi, brody, hełmów. Uzbrojenia także to wszystko będzie decydować o tym, czy dany Wiking będzie mocniejszy, czy będzie gdzieś tam bardziej rzadki, czy, czy mniej rzadki. I oczywiście, tak jak wspominałem, to którego Wikinga trafimy, nie mamy na to wpływu, po prostu mintujemy. Jest to w drodze losowej, każdy Wiking kosztuje tyle samo. I oczywiście, po wydobyciu tych Wikingów, tak jak mówiłem, one będą na różnych marketplace'ach Obecnie są już wylistowane na Solsi. Jeżeli nie znacie Solsi, to jest taki zdecentralizowany marketplace właśnie z ekosystemu Solany, gdzie możecie kupować NFT, gdzie możecie kupować różne kolekcje i również Sol Vikings są już tutaj wylistowani. No i oczywiście po wymintowaniu możecie sobie sprawdzić mniej więcej jaką cenę ma wasz Viking zgodnie właśnie z tymi rzeczami, o których mówiłem. Obecnie słuchajcie, jeżeli popatrzymy sobie mniej więcej jak to wygląda, no to na Najtańszy viking kosztuje 0,75, sprzedaż była po 0,55, a więc na razie można powiedzieć, że ta cena utrzymuje się powyżej właśnie tej ceny, którą płaciliśmy w tym pierwszym mintowaniu. Także tutaj będziecie mogli sobie wszystko przejrzeć, jak to wygląda. Możecie też zobaczyć sobie, jak wyglądali ci Wikingowie właśnie z tej pierwszej sprzedaży, po to, żeby po prostu wiedzieć, jak to wszystko działa. Jeżeli chodzi o mnie, to u mnie w tym pierwszym zakupie również trafiali się różni Wikingowie. Jedni lepiej uzbrojeni, inni mniej. Natomiast to, co jest ważne, to, że. Później możecie sobie tutaj zgodnie z tymi kategoriami, które są, wybrać i zobaczyć, ile również Wasz wiking będzie warty. I tak jak powiedziałem, po dziesiątym, jak już zakończy się ta druga sprzedaż, ruszy więcej tych rynków, więcej tych marketów, o których mówiłem. A więc na pewno Digital Ice to jest taki jeden z większych teraz, no ale również kilka tych innych. Natomiast wejdźcie sobie, popatrzcie, żeby zobaczyć, jak to wygląda graficznie, jakie są ceny tych wikingów, po to, żebyście mieli po prostu pewność pełny obraz. Oczywiście dla hodlerów tych wikingów będą różnego rodzaju bonusy, jest oczywiście przewidziany airdrop, a więc jeżeli będziecie trzymać wikingów na swoim portfelu, nie będziecie ich wystawiać na sprzedaż, to będziecie mogli uczestniczyć tutaj w tym airdropie. Snapshoty są robione randomowo i zatrzymanie tych wikingów będziecie otrzymywać właśnie token VAL. Jeżeli chodzi o Kolejne bonusy jest coś takiego jak War to jest taka, słuchajcie, skrzynia. No, i te oczywiście skrzynie będą zabierały uzbrojenie, a więc będziecie mogli tego Wikinga sobie, słuchajcie, dozbroić różnego rodzaju miecze, topory, tarcze i wszystko, co związane z rzemiosłem wojennym. Tak to, słuchajcie, nazwijmy. Oczywiście można tą skrzynię będzie otworzyć, ale również będą bonusy, jeżeli będziecie trzymać właśnie te skrzynie całe, i tu również będzie można zarabiać token WAL. Jeżeli chodzi o liczbę tych skrzyń, 15 tysięcy. Natomiast to jeszcze nie ruszyło, więc nie ma tu więcej informacji. Tyle, co udało się wyczytać z whitepaper. Oczywiście zaplanowany jest buyback, a więc również projekt będzie skupował wikingów z rynku wtórnego, po to, żeby oczywiście też utrzymać ten floor price, tą dolną cenę, po to, żeby gdzieś tam ta cena nie spadała, więc również na to jest przewidziany kapitał. To jest oczywiście bardzo, bardzo fajne. Oczywiście, posiadając tych Wikingów, trzymając ich, przygotowujecie się tak naprawdę do tego, co się rozpocznie później, a więc do rozgrywki, do możliwości do zbrajania tych Wikingów, do możliwości, tak jak mówiłem, otrzymywania tutaj airdropów. No i słuchajcie, będzie oczywiście możliwość stakingu. Jeżeli chodzi o staking, będzie on się odbywał na ich platformie. No i jeżeli chodzi o stekowanie, no to oczywiście to się wiąże standardowo już z dochodem pasywnym. Będziemy dostawać tu różnego rodzaju nagrody, będziemy mogli uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach. To, co słuchajcie, jest bardzo ważne, to że za każdego zastejkowanego wikinga będziemy dostawać 10 żołnierzy, a potem ci żołnierze będą potrzebni do tego, żeby brać udział właśnie w bitwach, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast za staking również będziemy tutaj zarabiać sam token VAL, który również będzie potrzebny właśnie tutaj do działania w tym ekosystemie. Oczywiście, słuchajcie, to co jest bardzo ważne, to to, że. Właśnie za hodlowanie, bo staniemy te war chest, a więc te skrzynie wojenne, one będą rozdane tutaj hodlerom. Tutaj mamy w white paper napisane, że to będzie miesiąc po zakończeniu sprzedaży, a więc tak naprawdę nie znamy tej daty, bo tak jak wspominałem, teraz rusza druga sprzedaż i będzie potem jeszcze jedna sprzedaż, numer 3. Natomiast to, co warto zauważyć, że jest to Dodatkowa możliwość właśnie dochodu, bo przedmioty z tych skrzyń będziemy mogli również sprzedawać na marketplace. To, co warto jeszcze podkreślić, to, co możemy tu wyczytać, to, że każdy przedmiot również z tych skrzyń, one również będą miały swoją moc, swoją wartość bojową, a więc pewnie będzie tak, że będą miecze, topory, tego typu rzeczy, które będą y, gdzieś tam mocniejsze, ale również jakieś tam powiedzmy sztylety, które będą miały mniejszą wartość no i oczywiście tych żołnierzy te przedmioty będziemy wykorzystać właśnie do eventów, platforma będzie oferować tutaj możliwość właśnie grania no jeżeli chodzi o tą rozgrywkę tak jak możemy tu wyczytać będą tutaj dwie formy będzie oczywiście granie player kontra komputer a więc gracz kontra komputer ale będzie potem również kontynuacja i będziemy mogli grać na siebie i myślę, że to będzie coś co będzie tutaj bardzo bardzo fajne, a więc te wszystkie Wszystkie możliwości samego grania, zdobywania skrzyń, airdropów, to będzie dla osób, które będą tutaj stake'ować właśnie wikingów. Oczywiście, na razie nie wiemy, jak to będzie wyglądać graficznie. Nie ma żadnego gameplaya, a więc. To jest po prostu to, co mamy gdzieś tam obiecane w tym roadmapie. Warto zauważyć, że projekt ma mieć również swój własny Launchpad, a sam token VAL ma być używany nie tylko gdzieś tam do eventów, nie tylko do Walk, nie tylko do tego ekosystemu, ale również do zapisywania się na whitelistę właśnie do partnerskich projektów. Natomiast jeżeli chodzi o te informacje, które możemy uzyskać z whitepaper, no to będzie tutaj możliwość właśnie stake'owania samego tokenu właśnie VAL i dzięki temu będziemy mieli tutaj dostęp do launchpada. Jeżeli chodzi oczywiście o sam token VAL, to ma być token słuchajcie użytkowy, który ma mieć tutaj użyteczność. Oczywiście mamy wytłumaczone, dlaczego jest to zrobione właśnie na Solanie. No, i oczywiście, właśnie tym tokenem, projekt będzie nas tutaj wynagradzał za stejkowanie i zatrzymanie naszych wikingów. Natomiast słuchajcie, to co jest moim zdaniem tutaj kluczem, to tak jak czytamy, nie będzie tutaj jakiejś otwartej sprzedaży. Natomiast ten token będziemy mogli zarabiać właśnie dziennie za stejkowanie naszych wikingów. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja, a więc ten token będzie rozdawany w formie takiego airdropu. Myślę, że jest to dobra droga gdzieś tam. Jeżeli ktoś chce tutaj uczestniczyć, no to będzie tych Wikingów kupował, będzie ich stejkował po to, żeby właśnie ten token zdobyć i żeby móc działać tutaj w tym ekosystemie. No i oczywiście mamy w White Paper tokenometrię, a więc mamy mniej więcej pokazane, jak to będzie wyglądać. 35% są to nagrody zarezerwowane właśnie dla osób, które będą stake'ować Wikingów. 10% trafi na właśnie tutaj public sale, ale to jest dla osób, które będą również stekować tych Wikingów. Osoby będą mogły zapisać się na to white listę bez żadnych innych, że tak powiem, rzeczy, które trzeba będzie wykonać. 10% partnership i marketing, 10% na płynność, 15% dla teamu, 5% w formie airdropu i 15% na eventy. Tak to wygląda. Oczywiście jest podany adres kontraktu już na solanie, także to wszystko będzie można sobie sprawdzić. Zresztą jeżeli chcecie się zagłębić, to macie tutaj wszystko to bardzo ładnie rozpisane. Będzie również złoty token, to będzie taki token specjalny, który będzie tutaj właśnie wręczany wysyłamy tak naprawdę przez team dla osób gdzieś tam y, mocno zaangażowanych. No i słuchajcie w mojej prywatnej opinii y, ten white paper jest dość kompletny. Tak jak mówiłem tego co mi dzisiaj brakuje to to jednak żeby ten team był bardziej transparentny natomiast w white paper jest wszystko. Y, mamy mftki, które są użyteczne, y, które stake'ujemy za które y, otrzymujemy token, otrzymujemy specjalne skrzynie, y, gdzie jest również uzbrojenie dzięki temu, że stejkujemy te tokeny dostajemy Dostajemy wojowników, potem możemy robić różnego rodzaju walki, zarówno z komputerem, jak i na siebie, a więc również widać, że ten element gry został tutaj dość dobrze zaplanowany. Natomiast, jak to będzie wszystko wyglądać, zobaczymy. To, co jest dzisiaj ważne, to że jesteśmy na początku, a więc jesteśmy tak naprawdę słuchajcie, w tym pierwszym etapie, bo jesteśmy na etapie właśnie kupowania tych Wikingów. Jeżeli chodzi o stronę, również wszystko macie ładnie rozpisane, macie pokazane jak będzie wyglądać platforma Walnat, mamy odhaczone, była pierwsza sprzedaż, teraz będzie pierwszy. AirDrop dla osób, które kupowały wikingów w pierwszej sprzedaży, a więc być może ja tutaj się załapię. Kolejna rzecz to będzie AirDrop tych skrzyni, o których mówiłem. No i potem zaczniemy już możliwość stake'owania i później soul Roam, a więc ogłoszą tutaj, jak mniej więcej będą wyglądać te walki. Potem oczywiście rusza platforma, ruszy również token, również możliwość launchpadu, gdzieś tam ich własny marketplace. No i oczywiście to, na co pewnie czeka najwięcej osób, a więc już ta ważna użyteczność, a więc samo granie na siebie i na komputer. Powiem tak słuchajcie w mojej prywatnej opinii wygląda to całkiem nieźle. Jeżeli jeszcze macie dodatkowe pytania warto zapoznać się tutaj z tym co mamy na stronie dokładnie mamy rozpisane po co są wikingowie jaka jest również cena jaka jest użyteczność. Mamy również markety na których to będzie można kupić tak jak już mówiłem. Mamy rozpisane dokładnie jak ma wyglądać właśnie stekowanie. Jest podany przykład jak mamy tutaj zarabiać również informacja o skrzyniach. To, co sobie przerobiliśmy, informacja o launchpadzie, ale myślę, że to gdzieś tam jest naprawdę daleki etap, jeżeli chodzi o ten projekt. Bitwy to, co. Wiele osób naprawdę tutaj interesuje. No i słuchajcie, na koniec, myślę, że parę słów, dlaczego ja dołączyłem do tego projektu. Przede wszystkim Solana, to o czym mówiłem, Playember na Solanie rozwija się całkiem nieźle. Po drugie, tematyka Wikingowie to mnie ciekawi, to jest fajne. Podobają mi się te NFTki, ale podoba mi się, że jest tutaj coś więcej. Tak jak niektóre NFTki kupuję tylko po to, żeby ustawić sobie fajny, słuchajcie, awatar na Twitterze. No to tutaj rzeczywiście zostało to fajnie zrobione, zostało to przy Przede wszystkim zrobione od podstaw, narysowane od podstaw, ale patrząc na ten white paper, patrząc na ten roadmap, ma to wszystko ręce i nogi, natomiast Moim zdaniem gdzieś tam kolejna ocena tego projektu przyjdzie dopiero wtedy, kiedy ruszy pestejkowanie, ruszą te skrzynie, ruszą te bronie. No i kolejna ocena wtedy, kiedy ruszy sama rozgrywka. Zobaczymy, czy to będzie grywalne, jak to będzie wyglądać. Natomiast mi to się bardzo podoba, dlatego ja postanowiłem tutaj zainwestować, będę śledził ten projekt. No i oczywiście będę szukał nasolanie kolejnych projektów z Play and Earn, żeby gdzieś tam wejść. Dajcie znać, czy Wam to się podoba, czy, czy ma to sens, bo moim zdaniem zostało to zrobione dość dobrze, a więc tak naprawdę ta użyteczność tych tokenów jest od początku. Ja lubię właśnie takie projekty, kiedy kupuję jakieś tokeny. Jeżeli kupujemy tokeny defajowe, to wrzucamy je na pole płynności, dajemy je na staking, a tutaj kupujemy NFT, ale kupujemy je po coś, nie tylko po to, żeby leżały, ale po to, żeby. Je zastykować, potem dostać skrzynię, potem uczestniczyć w bitwach, dostać żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Także 10. słuchajcie, ruszamy. Ja również będę dawał wam informacje. No i teraz tak, słuchajcie, dla nowych osób kolejny film, w jaki sposób korzystać właśnie z portfela na Solanie, w jaki sposób zasilić go środkami i w jaki sposób kupić swoich pierwszych wikingów mały bonusik ode mnie, dostaniecie dwóch wikingów, również losowo wybranych, losowo wybiorę i prześlę dla dwóch osób zadania bardzo proste, należy skomentować ten film i napisać słuchajcie, co myślicie o tym projekcie czy lubicie w ogóle tematykę wikingów, no i słuchajcie zadanie numer dwa, oczywiście na Twitterze trzeba dodać do obserwowanych Sol Vikings na dzisiaj to by było na tyle mam nadzieję, że udało mi się w miarę obiektywnie pokazać ten projekt. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie, a my słyszymy się w kolejnym wideo. Dzięki za uwagę. Hej!